Teraz przyjrzymy się naszemu hi-hatowi. Posłuchajmy może na razie hi-hatów solo. Brzmi jak hi-hat głównie, więc to dobrze. Tak jak wspomniałem na początku, nie słychać przesłuchów z innych mikrofonów, ponieważ tak sobie skonfigurowałem swój romper perkusyjny, żeby dźwięk hi-hatu był nagrany czysty. Czyli bez przebitek z innych kanałów. Ale co możemy zrobić? Możemy na pewno odfiltrować trochę dołu jako środek zapobiegawczy. To za dużo. Jakby chcemy odfiltrować całkiem sporo tego dołu, szczególnie w przypadku żywych bębnów, tu będzie mnóstwo przesłuchów ze stopy i z werbla, możemy się tego pozbyć, ale chcemy to zrobić w taki sposób, żeby nie zrujnować brzmienia hi-hatu. Chcemy też zachować jakby tą część informacji w niskim środku naszego hi-hatu, bo jeżeli ją odfiltrujemy i nasz hi-hat będzie brzmiał tylko tak jak po prostu zwykłe, cienkie, cykające coś, no to też nie będzie dobre. Chcemy zachować jego naturalny charakter, ale pozbyć się tego, co ewentualnie może nam tutaj bruździć. I tak jak powiedziałem, w przypadku żywych bębnów tego będzie trochę więcej. W przypadku tego mojego hi-hatu nie ma tutaj prawie, znaczy właściwie nie ma żadnego tutaj przesłuchu, więc nie jest to mega konieczne, ale na pewno jakiś procent informacji się w tym dole znajduje. Może dla zaprezentowania ja po prostu odetnę cały dół, całą górę i posłuchamy tylko tego dołu. Właściwie nie. Właściwie tutaj już mało co informacji się znajduje. Ale tak jak powiedziałem, jako środek zapobiegawczy możemy tutaj spokojnie sobie odciąć. Za dużo. Myślę, że gdzieś tutaj będzie ok. I trochę go rozjaśnimy jeszcze. Ale to za chwilę. Najpierw może spojrzymy na kompresor. Chcemy go podobnie jak overheady delikatnie skompresować. Czyli długi atak, żeby transienty się ładnie przebiły. Super. I dopiero teraz dodamy trochę podbicia góry. Upewnimy się, że sygnał przed i po przejściu przez wtyczkę jest na w miarę podobnym poziomie. Jedna jeszcze sztuczka, którą lubię zrobić, to odciąć trochę wyższego środka. Hi-hat po prostu brzmi wtedy troszeczkę jeszcze ładniej. Posłuchajmy bez EQ. Troszkę przesadziłem. Ok, i teraz posłuchajmy może z overheadami. Posłuchajmy może najpierw, gdzie ten hi-hat powinien siedzieć w panoramie. No właśnie tutaj. Wcześniej to robiłem, jak gdyby tylko się upewniam. Okej. Tu nie ma jakiejś wielkiej filozofii, chcemy po prostu dodać troszeczkę wyraźniejszego elementu, który nabija rytm. I generalnie w tym momencie możemy spokojnie zakończyć obróbkę hi-hatu. W kolejnym filmiku zajmiemy się obróbką stopy.